Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w przeddzień 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Z jakimi myślami pan szykuje się na jutro? No, panie redaktorze, dzieje się wiele. No, w ciągu ostatnich dni, a chyba z tych najważniejszych wydarzeń, to odsłonięcie było pomnika pana Kaczyńskiego i pozostałych ofiar w Budapeszcie. I tam bracia Węgrzy pokazali, jak to powinno wyglądać. A korzystając z tej okazji, to chciałbym złożyć gratulacje dla pana Orbana, jego partii Fidesz, którzy zdobyli konstytucyjną większość. I to jest wzór pokazania, jaka postawa powinna być w Polsce. Ta polityka Viktora Orbana przyniosła skutki, ale przede wszystkim pewnie gratulować trzeba Węgrom. Oczywiście, że tak. U nas 8. rocznica, będziemy mieć na placu Piłsudskiego pomnik. Znakomity rzeźbiarz ten pomnik stworzył. Forma, myślę, bardzo bogata w treści. Czy to jest powód do optymizmu? Tak. To jest pewnego rodzaju zwieńczenie naszych oczekiwań, pracy, determinacji i stałości, którą zaprezentowaliśmy 8 lat temu, zaraz po tragedii, którą konsekwentnie realizowaliśmy i wbrew temu, co mówili wówczas rządzący, a do dzisiaj powtarzają rządzący Warszawą, to jest słuszne i jak najbardziej zasłużone upamiętnienie dla tych, którzy tyle Polsce, Warszawie poświęcili. Pierwszy film, jaki ukazał się o katastrofie smoleńskiej, to film Marii Dłużewskiej i Anny Lichockiej, Mgła. I ta mgła przykrywała tą katastrofę aż do niedawna. Różne koncepcje ścierały się ze sobą w przestrzeni publicznej. Dezinformacja goniła dezinformację. Czy teraz ta mgła opada? Panie redaktorze, ten stan trwa do dzisiaj. Pomimo wysiłków i usiłowań powołanych 2 lata temu Komisji Smoleńskiej przy Ministrze Obrony Narodowej, wiele wątpliwości i badań trwa. Nic do końca nie zostało wyjaśnione. Trwają ekshumacje, było skanowanie modelów bliźniaczego samolotu. Są różne opinie fizyków, między innymi profesora Biniendy, który twierdzi i jego współpracownicy, że tak jak Jorgensen, chyba jeszcze Taylor, że przyczyną był wybuch na skrzydle. Tą teorię to na skutek zniszczenia samolotu potwierdzają wybitni fizycy. Ja jestem też profesor wychowany Biniendas w technice, więc uważam, że te ich sugestie, argumenty i przypuszczenia są słuszne, poparte naukowymi metodami. Tych wybuchów było przynajmniej kilka, były wybuchy w skrzydle, odstrzeliły po pierwsze tą część skrzydła, po drugie odstrzeliły tak zwany slot, co sprawiło, że ten samolot się faktycznie obrócił, ale po drugie były wybuchy w środku, w kabinie samolotu. Panie redaktorze, 5 było w takich wypadków lotniczych po Smoleńsku na terenie Rosji. Jeden z podobnych typów samolotów wyciął 270 metrów bieżących lasu. Drugi wystartował pomimo kolizji i braku 4 metrów skrzydła. Wystartował, nie mógł się zatrzymać, wylądował, zrobił krąg. Wszyscy przeżyli. Jeden wylądował do góry kołami. 102 osoby będące w tym samolocie, to był samolot Tu-104, przeżyły. A tu, spadając z wysokości, jak mówią, 15 metrów, został uszkodzony przez brzozę, która jest drzewem miękkim, która po prostu powinna być przez to skrzydło przecięta jak trawa przez kosiarkę, nóż, brzytwę, nie wiem.
To nie ma logiki, wie pan, a poza tym postępowanie Rosjan i Polaków. Zaraz po pierwszych godzinach postępowania wykluczające udział osób trzecich zgadzające się na... Z narracją, że wina była pilotów, że Polacy nie piloci nie znali języka rosyjskiego, topografii, nie wykonywali poleceń pilotów, to wszystko były fałszywki, które przez przez lata utkwiły w pamięci i w narracji w środków masowego przekazu w Polsce i na świecie. Co jest oczywiście równoległe do zbrodni katyńskiej, gdzie Rosjanie Niemców przez 50 lat, budowali nawet pomniki ofiar zbrodni niemieckich, wskazywali, którzy oficerowie, które oddziały brały w tym udział. To wszystko było... Panie redaktorze, Rosjanie w 1944-1945 roku skazali na śmierć ponad 500 Niemców za rzekomą zbrodnię katyńską. Wyroki wykonali. A Stalin do Roosevelta powiedział w ten sposób: jeżeli pan prezydent pozwoli, to my rozstrzelamy 50 tysięcy niemieckich jeńców. Roosevelt uważał, że to żart. Stalin nie żartował. To mamy do czynienia ze Związkiem Radzieckim, którego Rosja jest dziedzicem i jak widać po wydarzeniach na świecie bardzo kontynuatorem bliskim. Oczywiście od carskich rządów poprzez Rosję sowiecką. No i z tą całą brutalną manipulacją. Zderzyliśmy się. Jakie wnioski? Tak, ja bym ich nazwał chłopcy z podwórka, którzy Tusk i inni jego koledzy, którzy nie dorośli do tego, by stanąć w obronie majestatu Rzeczypospolitej i polskiej racji stanu. Stchórzyli, zrajterowali całkowicie, poddali się narracji rosyjskiej i jeszcze przeznaczyli i skierowali wszystkie środki, które były dostępne w Polsce do tego, by manipulować tą katastrofą, by ogłupiać Polaków. Znam kilkanaście osób, których życie publiczne, absolutnie dorosłych, zaczęło się 10 kwietnia 2010 roku. Do tego czasu uważali, że to jest czas smarowania chleba masłem, to jest czas prywatny, już wygraliśmy. To są ludzie aktywni w latach 80. jako młodzi ludzie brali udział w NZS-ie, w różnego rodzaju organizacjach, wspierali Solidarność, chodzili na manifestacje, a potem no, zajęli się swoim życiem. Rodziną, karierą zawodową, mniej lub bardziej rozwiniętą, no, jakimiś wyjazdami i tak dalej. Chcieli mieć czas dla siebie. 10 kwietnia 2010 roku był szokiem. Zmienił ich narrację. No to prawda, bo to był szok. To był szok, a przede wszystkim postawa polskiego rządu i polskiego Sejmu w owym czasie w rządzącej większości, która mówiła i wszystko wbrew oczywistym faktom. My widzieliśmy to, przecież nikt nam nie powie, że jesteśmy albo głusi, albo niewidomi. Jak postępuje się na świecie przy tego typu katastrofach, to widzimy codziennie w telewizji, w radio, słuchamy, w gazetach, czytamy. Nie ogrodzono terenu. Nie zabezpieczono pozostałych szczątków samolotu. Wszystko puszczono na żywioł. Nie przeprowadzono najważniejszych oddziały od razu, straż pożarna stała, co za zbieg okoliczności, ale to w miejscu dobrze. Bliskim tego, tego wypadku i była gotowa do wyjazdu. Tam cały szereg ciekawych historii. Panie redaktorze, na pewno będzie, dowiemy się jutro. Najciekawszy to był brak środków zabezpieczenia, które powinny czekać na prezydenta. Nie było kolumny, która powinna witać prezydenta. Sanitarki, minerów, saperów i innych lekarza i borowców. Nikt na prezydenta na lotnisku Sewiernym nie oczekiwał. I to jest najważniejszy argument, że nikt prezydenta tam nie oczekiwał. Ale ci wszyscy, którzy, o których mówiłem przed chwilą, dowiedzieli się na podstawie katastrofy smoleńskiej czegoś o państwie polskim.
dowiedzieli się, że to wszystko jest w bujda na resorach, że ministrowie eleganccy, młodzi, rzutcy, wydawałoby się w pełni polotów, w wymowie i w obyciu, są po prostu malusiśkimi ludźmi, którzy nie mają żadnej wizji i są przestraszeni lub bardzo spolegliwi w stosunku do naszego, za przeproszeniem, odwiecznego wroga, którego jako historycy powinni znać z przeszłości jego poczynania. I oddali absolutnie całą narrację, całe śledztwo w ręce Rosji, putinowskiej Rosji. Dlaczego? Uważam, że to było dla nich bezpieczne. Wiedzieli, że Putin nie wypuści żadnej informacji, że będzie prowadził śledztwo w ten sposób, jaki prowadził, że jak zawsze w tych śledztwach prowadzących przez MAG wina jest zawsze po stronie pilotów, nigdy, którzy zginęli, nigdy nie jest po stronie maszyny, urządzeń czy ludzi, którzy byli, sprowadzali ten samolot. Jedną postawę po wypadku samolotu polskiego Iła, kiedy jeden z członków komisji, zapomniałem, profesor, udowodnił ponad wszystko, to były czasy gierkowskie, że przyczyną była awaria silnika. Silnika, tak, łopatka, która w turbinie łożysko się rozsypało. To był błąd techniczny, niedoróbka Rosjan. To były samoloty właśnie w ten sposób wykonywane, a tutaj ten samolot będący w remoncie u przyjaciela Putina był w zasadzie wystawiony na wszystko, na działanie służb kontrwywiadowczych i wywiadowczych rosyjskich. Samolot był niepilnowany, to już wiemy. Jeden borowiec go miał pilnować. Przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, to było po prostu przez 2 niemożliwe, więc o klasie pilotów nie będę tu wspominał. Powiem przecież, że ten samolot od czasu remontu miał kilkanaście dosyć poważnych awarii. Bez autopilota wylądował na Haiti. Amerykanie z pełnym podziwem... Tam się dziwne rzeczy psuły, tak, w tym samolocie, prawda? Tak, latał i tak, a to coś ze skrzydłami właśnie. Pytanie, czy z tymi skrzydłami, w którym były te, według komisji, podkomisji badającej. Doskonale wiemy, że Rosjanie mają jeden z najlepszych wywiadów i są zdolni do wszystkiego, co widzimy na wielu przykładach, i kto obserwuje historię Rosji, zdaje sobie sprawę, jak ona działa, ta służba, i jak działają w ogóle organy państwowe, a Polacy w stosunku do postawy rosyjskiej byli jak chłopcy z przedszkola do chłopców z Politechniki. Tak można powiedzieć. Bawili się Rosjanie z nami. Zrezygnowaliśmy ustami pani Kopacz w Moskwie z pomocy NATO i Unii Europejskiej. I teraz przechodzimy do wątku osobistego, ponieważ elementem manipulacji rosyjskiej było poniżanie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej i pan był tego przedmiotem. Oczywiście, panie polskie redaktorze, władze to lojalnie wykonywały, tak? Tak, 2 miesiące po zakończeniu pogrzebów polskich ofiar w Polsce Rosjanie poinformowali rząd Tuska, że nastąpiły jakieś omyłki w pochówku. Pan Tusk, jego rząd i prokuratura ponad rok czekała, nim dokonano pierwszych ekshumacji i stwierdzono po prostu w absolutną niewiarygodność rosyjskich sekcji przeprowadzonych na Polakach. To tam właśnie kłamała pani Kopacz, że Polacy uczestniczyli w sekcjach, polscy prokuratorzy, lekarze. Ja powiem tak, ja po przeczytaniu raportów sekcyjnego o Stefanie, gdzie było napisane, że osobnik o wysokości 194 cm, Stefan miał 172,
Tam jeszcze wiele innych szczegółów się nie zgadzało. Ja to czytałem, jakby to nie dotoczył ten raport mojego brata. I wystąpiłem w 2011 roku, na samym początku roku, styczeń, luty, o przeprowadzenie ekshumacji w sekcji. 6 lat czekałem i nigdy zawsze byłem zwodzony. Te swoje prośby potwierdzałem co pewien czas i zawsze była jedna odpowiedź. Jeszcze nie, trwają badania, nie możemy tego zrobić, aż do podjęcia decyzji przez prokuratorów, którzy byli powołani z nowego rządu. Kiedy stwierdzono i powiedziano, że będą ekshumacje, że będą sekcje. I to jest niezbędny element każdego śledztwa, bo wyniki takich sekcji mówią bardzo, bardzo dużo. My mieliśmy jeden materiał dowodowy w postaci ciał w Polsce i żeśmy z tego nie skorzystali. Dlaczego? No to właśnie jest pytanie. Za dużo by powiedziały te ciała? Po 6 latach, po 5 latach mówią całość, ale rzeczy i wiele elementów zostało już na zawsze utraconych. Jednak pamiętamy, co mówili ludzie, którzy byli wtedy we władzach. Wspomniał pan swoją koleżankę z parlamentu, Ewę Kopacz, która mówiła o przekopywaniu. Kłamała w stosunku do nas, kłamała w stosunku do przedstawicieli Sejmu i Senatu, kłamała na cały świat i ta narracja jej przebijała się po prostu do wiadomości na całym świecie. Przecież nikt zdroworozsądkowy na Zachodzie, w wolnym świecie, nie uwierzy w to, że własny rząd kłamie i oszukuje własnych obywateli, działa na szkodę tych narodowych interesów. A tak było. Pamiętam to nagranie z posiedzenia komisji, gdzie Władimir Putin siedział i ze zdumionym wzrokiem patrzył na panią Ewę Kopacz, która mówiła o doskonałej współpracy specjalistów. No ale panie redaktorze, w listopadzie 2010 roku było spotkanie premiera z około 300 przedstawicielami rodzin tych, którzy zginęli w KPRM-ie. I tam zadawano pytania, między innymi ja też zadawałem, na które premier udzielał odpowiedzi. Te pytania i jego odpowiedzi to jest gotowy materiał oskarżający premiera i jego rząd. Na pytanie, dlaczego nie powołał Międzynarodowej Komisji, odpowiedział: Rosjanie działają znakomicie. A poza tym komisja rosyjska nazywa się Międzynarodowa, ma nazwę, tak jest. Więc jest Międzynarodowa Komisja. Dlaczego nie korzysta z pomocy oferowanej przez NATO i w Unii Europejskiej? Rosjanie działają znakomicie, nie potrzebujemy. NATO miało środki, możliwości i doświadczenie. Nie wykorzystano tego. Mimo że był to samolot wojskowy. Andrzej Melak, naszym gościem. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Jutro spotykamy się na placu Piłsudskiego, gdzie odbędą się centralne państwowe obchody. Właśnie, ważny dzień. Są ludzie, którzy w tych obchodach nie chcą wziąć udziału. Mówimy na przykład o Platformie Obywatelskiej. Wie pan, dziwi się pana? Nie, mnie to nie dziwi. Mnie to po prostu boli. A przecież to ich koledzy też tam polegli i... Ale tam nie ma świętości, którą by oni uszanowali. Gdyby chcieli, gdy była zgoda narodowa po katastrofie kilka dni, mogli wyjść, zostawić krzyż postawiony przez harcerzy, postawić tam 2 małe tablice, złożyć kwiaty i sprawa byłaby, jak to mówią, wyłagodzona. My tyle żądano przecież w owym czasie. Nic więcej, tak? Tak. Oni się zgodzili na to, by jątrzyć, bo zgoda w narodzie była niebezpieczna dla tych rządów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Andrzej Melak, to był wywiad dnia.